Sonia. Cześć, Paweł. Bardzo proszę. Cześć. Dobra. Odchodzimy od tych zasad i widzimy chociażby po tych problemach z imigracją. Podstawowym warunkiem tego, żeby osiągnąć sukces w biznesie, jest rzetelność, uczciwość, lojalność, punktualność, solidność. Najczęściej jest tak, że pieniądze pochodzą od ludzi biednych, trafiają w Afryce do ludzi bogatych. Może większość ludzi potrzebuje właśnie tych biednych, żeby można było coś tam przekazać, jakąś drobną sumę i w ten sposób czyste sumienie komuś pomogą, czuje się fajnie. Przyjeżdżasz do kogoś nie po to, żeby go pouczać, nie po to, żeby dawać mu recepty. I'm inviting you to look at Africa as a market. I broń Boże nie po to, żeby rozdawać coś, co ktoś ci dał. Ale dziś chciałem wam opowiedzieć o moich doświadczeniach, powiedzmy, robienia biznesu w Afryce. Ty przyjedź do tego człowieka, do tych ludzi, po to, żeby podpowiedzieć im, co mogą robić. It simply means we can speak the same language at the same table.